grubego zwierza, którego planuję złowić. Przy brzegu to mogą być raczej szczupaki. Oho. Dzień dobry i witam się z Państwem z nowego miejsca. Dzisiaj prawdopodobnie ostatnia wyprawa w tym roku na ryby. Jesteśmy na pięknie położonym kempingu. Jest to takie małe po prostu pole, gdzie można sobie rozbić namiot. Nie ma tutaj takich typowych miejsc pod kampery czy przyczepy kempingowe, ale co najważniejsze dla mnie, jak wiecie i pewnie się domyślacie, jest tutaj woda. Jest tutaj rzeka zwana Medway, czyli taka główna rzeka płynąca przez miasteczko Maidstone, gdzie mieszkamy. Busa na razie mam tutaj. Dlatego, że chcę sobie przeskanować tą rzekę. To ma być wyprawa taka, jak powinna być, czyli nie chcę tutaj żadnego błędu popełnić i znaleźć najlepsze możliwe miejsce do wędkowania dzisiaj. Na razie bus zostaje tam. Ja wyciągam wędkę i echosondę i zobaczymy, jak tutaj jest w ogóle głęboko. Elci, jak widzicie, dzisiaj ze mną nie ma, dlatego, że jest troszeczkę zajęta i nie mogła dzisiaj pojechać ze mną. Zostajemy tutaj na 24 godziny. Będziemy gotować, łowić ryby i na pewno rozpalę sobie ognisko. Jest ładna pogoda, ale troszeczkę wietrznie. Jutro też ma być ładny dzień. Zaczynamy biwak. Dzisiaj na pokładzie mało rzeczy mamy. Mam dwie wędki karpiowe. A tutaj mam wędkę do spodowania i do skanowania. Założyłem sobie uchwyt do roweru. To jest rowerowy uchwyt na telefon po prostu. I tu sobie wkładam telefon. Telefon mi się łączy z echosondą, ale tej wędki też dzisiaj będę używał na grubego zwierza, którego planuję złowić. Zakładamy na wielką agrafkę. W tamtym roku właścicielka ma urodziny dzisiaj. No, głośno tu trochę. Pociągi jeżdżą. Oryginalnie planowałem sobie tutaj stanąć. Tutaj. Dlatego, że mam tutaj zejście i tutaj mógłbym sobie rozłożyć wszystko. Ale właściciel sugeruje, że tam też jest dobre miejsce, ale nie zna tutaj dna. Dlatego zaraz się dowiemy, jak tu jest głęboko i przeskanujemy sobie od samego początku. Gdybym tutaj zaparkował, to byłbym w samym rogu. Takie miejsce odosobnione, ciekawe. Tutaj widzę jakieś karawany. No i tu też by było fajne miejsce, żeby sobie rozłożyć sprzęt. I zaparkować busa o tutaj. Dobra, montujemy telefon. Zaciskamy, bo nie chciałbym go stracić w sumie, także mocno zaciśniemy. Ten uchwyt ma takie wypustki tutaj, także nie powinno się nic złego dziać. Przełożymy, bo mi się SOS włączyło, nacisnąłem na przycisk. Dobrze jest. Rzeka Medway, dobra. Teraz wystarczy go tylko wrzucić do wody. I powinien nam się za chwileczkę połączyć. Dobra, połączył się. Zarzucamy. Pokazuje nam 2,9 metra. 3,1. W tym momencie jest na środku, jest 3,6 metra. Czego się spodziewałem, bo jak to są łódki, no to środek będzie najbardziej wydrążony. Ale bardzo jakieś nieregularne dno, nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd. Oczywiście, że jest błąd, bo źle zamontowałem dipera. Nie na tą śrubę, co trzeba. To jest w tym momencie przygotowane pod ponton. Już sobie go przekręcam tutaj na bok. I teraz będzie działało jak należy. No ale wiemy mniej więcej, co tutaj jest. Teraz polecimy prosto, później w lewo i później na kolejne łowisko. Zmieniłem śrubkę i już idzie gładko. Już się pokazuje dokładne dno. Nie skacze jak spławik, także odczyty są dokładne teraz. Dobra, ja sobie skanuję. Jak będzie coś ciekawego, to Wam pokażę. Koryto na środku, głębokie, 3,5 metra w maksymalnym miejscu. Teraz przeskanujmy to miejsce, gdzie jako pierwsze myślałem, żeby zrzucić graty. Pan właściciel sugeruje, że to jest najlepsze miejsce tutaj. Nie wyłączałem ikon ryb, ale widać, że tam chyba jakiś szczupak stoi. Tutaj jest 2,7 metra, 3 metry na środku. Im bliżej mnie, czyli bliżej mnie niż środka, jest najgłębiej 3,1, 3,2 metra. Dobra, chyba wszystko wskazuje na to, że obie wędki będą tutaj. O, tam. O.
jakiś odczyt po drugiej stronie przy brzegu i nagle robi się mocny spadek w dół. Przy brzegu to mogą być raczej szczupaki, tym bardziej, że tam mamy dosyć mocno zakrzaczony teren, ale to też może być konar drzewa. Ikony ryb nie zawsze są dokładne, także to równie dobrze mógł być patyk po prostu. Najgłębiej jest około 5 metrów ode mnie, czyli właśnie w tym miejscu 3,3 metra o tutaj. Wszystko jasne, nie ma żadnej dziury pełnej ryb nigdzie. Rozkładamy się tutaj. I co w ogóle można tutaj złowić? No praktycznie wszystko, ale jest legenda o dużym sumie tutaj. Podobno są całkiem okazałe. Jedna wędka pójdzie na suma, druga wędka pójdzie na brzanę. Też są legendy, że tutaj są brzany. Brzana, karp. Zobaczymy. Musiałem sobie tutaj wcofać, dlatego że gdybym tam przodem wjechał, to bym się poharatał o te gałęzie. I tak sobie troszeczkę cofnę. No i super! Mamy idealne miejsce. Tutaj będzie moje podwórko dzisiaj z widokiem na rzekę. Paleniska mamy, ale rozłożę sobie swoje o tutaj. Wiatr wieje z tamtej strony, czyli bus mnie będzie odsłaniał przed wiatrem. Dobra, to mamy gotowe. Siedzi mocno w ziemi, wbite. Mielone kulki, nasiona konopi. Jedno pójdzie tak, a do drugiego dorzucimy pelet. Pierwszy zestaw pójdzie tutaj, zaraz przy brzegu. O, coś tu się ruszyło. Coś tutaj się walnęło. Tak, moi drodzy, wygląda mój pierwszy zestaw. Rosuwy. Dwa pelety halibut namoczone w takim dipie. Takie małe chemiczne testy. I zestaw brzanowo-karpiowy. Ciężarek. I tutaj jest taki hybrydowy pelet. Mój killer. Szkoda, że już tego nie produkują. Ta wielka kula to jest pasta serowa. O smaku ser i czosnek. To się fajnie rozpuści. Zrobi fajną chmurę dookoła tego peletu. Haczek, ósemka. Mam nadzieję, że brzana jakaś się złowi. Mam nadzieję, że tutaj jest brzana. No i pięknie. Tak to miało wyglądać właśnie. Miałem skazanie na wędce sumowej.
Gdzieś słyszałem, że ognisko przyciąga sumy. Wszystko sobie tutaj przygotowałem. Tutaj za chwileczkę się biorę za montaż filmu. Czekam na te potwory z tej rzeki. Kolacja biwakowa gotowa. Ale to było dobre. Nie ma kiełbasa z ogniska. I wstępny montaż, usuwanie surówki. Zrobiony. Pierwsza 21, dopijam herbatę, kładę się spać. Dzień dobry. Robimy coś ciepłego do picia. Przerzucamy zestawy, nic nie brało. Na wędkach niestety tylko małe drgnięcia, nic więcej. Także podejrzewam, że leszcze mogły skubać. O sumie już mogę pomarzyć, o ile tutaj w ogóle jest. Także w sumie tak i brzana tak naprawdę. Jest 8 rano, pospałem jakieś 6 godzin. I teraz jeszcze myślę na co, bo to jest odwieczny problem wędkarza, na co łowić. Ale tak myślę, że chyba spróbuję kukurydzę z puszki na jednej wędce. Puściutto. Będzie zamiana wędek. Też nie ma. Tutaj niezmiennie to, tylko taki mniejszy wałeczek. O, właśnie było branie na kukurydzę. 3 minuty. Dywanowo. Jak kukurydza nie pójdzie, spróbuję jednej rosuwy. Także odpuszczamy suma i brzanę. Nastawiamy się teraz na leszcza. O, który to? Nastawiamy się teraz na leszcza. Karpia, może klenia. Klenia bardziej na ten, na prawą wędkę, na ten pelet. Nie ukrywam, że wolę z alarmami łowić, jak jestem na takim wyjeździe kamperem, bo mam dużo innych rzeczy do zrobienia, na przykład montaż filmu. Nie mam czasu patrzeć na szczytówkę. Wolę coś takiego typu obozowanie i czekanie na większą rybę. I wiadomo, ryba to tylko bonus, także jeżeli się nic nie złowi, to możliwość spędzenia czasu w takim miejscu jest tego zdecydowanie warta. Film się już zgrywa, za chwileczkę go wrzucam, a plan jest taki, że zakładam rosówki na obie wędki. Na rosowy co chwilę coś mi bije, niebieski po prawej, ale coś małego. Tym razem zielony i tak mocniej pojechał. Oho. No, nie zdążyłem, ale odjazd był fajny. Jest nadzieja.
To było branie? Coś przeciągnęło. Szybko. No nic, czekamy. Teraz druga wędka. Machnęło szczytówką, ale nie pociągnęło. Coś wpłynęło, możliwe, że obławica leszczy wpłynęła. Wiem, że dendrobena by była lepsza na leszcze, ale mam tylko rosuwy. No ale coś się dzieje. Akurat teraz łódka płynie. Dzień dobry. Dobry. Na odległość. Jak tam się bawicie? Bawimy? My i nic? Dobrze się bawimy. Bo my z Leonem. Fantastycznie, bo my. Tak? Tak, Leon. Lola też się bawi. Mhm. No próbowałem naprawdę wszystkiego. Przetestowałem wszystkie przynęty praktycznie, które mam, po kilka godzin każdą. Niestety ryby nie chcą współpracować, dlatego zabieramy się za jakiś obiad. Mam plan. Już wam go pokazuję. Dzisiaj w menu makaron z prawdziwkami. Te prawdziwki sobie zamroziłem wcześniej w całości, po zbiorach. Do tego dwie cebule. Bardzo ładny wędzony boczek w plastrach może być. Masło. I makaron, który kupiłem. To jest makaron z lodówki, ze szpinakiem. Taki trochę świeży, można powiedzieć. Sól, pieprz, śmietanka i tyle. Parę osób pytało o ten nóż. To jest nóż, który reklamują często na internecie. To jest, o ile pamiętam, husk. Coś takiego. Całkiem tani, a naprawdę bardzo dobrze wykonany. Jeszcze ani razu go nie ostrzyłem, a już go mamy dobre kilka miesięcy. Nawet więcej chyba. Naprawdę za te pieniądze, co on kosztuje, to warty polecenia. Prawdziwki mamy pokrojone w takie piękne kawałki. Boczek lekko podsmażony, dodajemy plaster masła, taki dosyć gruby. I dwie cebule. Sól i pieprz. Cebulka nam się zrobiła miękka, dodajemy prawdziwki. Gdy prawdziwki nam się lekko podsmażą, zalewamy śmietanką 30 i dusimy chwilę. I robi nam się piękny sos. Gdy sos zacznie gęstnieć, tak jak teraz, zalewamy go szklanką wody. I wrzucamy cały makaron. Przegryźć na 2 minutki. Po 2 minutach przemieszać. Kolejne 3 minuty i danie gotowe. Dzięki temu cały makaron przejdzie smakiem sosu i wszystko się ładnie połączy. Jak widzieliście, dodałem kopru. Teraz wystarczy przemieszać. Wszystko się oblepi sosem i gotowe. Świetne. Węglowodany, wędzone, grzyby i tłuszcz. To musi być dobre. Resztę zabieram dla Elci. Drodzy Państwo, niestety nie udało się nic złowić. Robi się coraz zimniej, chyba przerzucę się na wykopki. W sumie bardzo dużo poszukuję, ale bardzo mało nagrywam z tego, także zacznę troszkę więcej. Chyba następna wyprawa będzie gdzieś po prostu nad morze, ale chyba z łowieniem ryb słodkowodnych na razie sobie dam spokój. Przy okazji tego odcinka, pewnie zauważyliście, mamy bluzy, mamy koszulki, mamy bardzo fajne kubki. I chciałem tutaj podziękować Dawidowi za szybką realizację naszego zamówienia.
Tutaj macie profil na Instagramie Dawida, robi naprawdę bardzo fajne rzeczy, bardzo dobrej jakości. A ja się z wami żegnam i zapraszam was na następny odcinek już za tydzień. Trzymajcie się, cześć.